podcast serii warnews.pl oraz Zła Ambasada. Geopolityka, militaria, konflikty. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie na najnowszym wydaniu Herbatki w Ambasadzie. Dzisiaj naszymi gośćmi jest dwóch wybitnych komandorów Wojska Polskiego. Oskar Traus, szanowny pan komandor podporucznik, oraz komandor Tomasz Witkiewicz. Dzień dobry, Tomasz Witkiewicz, Polska Północna, kłaniam się bardzo nisko i cieszę się, że tu jestem. Witam serdecznie, dzień dobry. Komandor podporucznik Oskar Traus, jak już było wspomniane, natomiast ja w tej chwili Europa Południowa, chyba najbardziej wysunięta, bo jestem w tej chwili w Hanii, a właściwie to jestem przedstawicielem natowskiej, no, najkrócej natowskiej bazy w Sudzie i takiego centrum eksperckiego szkolenia. Dzień dobry. Szanowni panowie, no, zgromadziliśmy się tutaj, w sumie to na wezwanie jeszcze jednego komandora. Wszyscy tutaj, zapowiedzmy, szanownego pana Wiesława Goździewicza znają, szanują, lubią i zarówno na Twitterze, jak i na Facebooku, jak i na naszym YouTubie. Mieliśmy już kilka rozmów, przyjemność przeprowadzić. Niestety dzisiaj nie był w stanie do nas dołączyć, za to tutaj należy oddać, że cały konspekt tej rozmowy leży po jego stronie. I to w sumie on podczas jednej z naszych poprzednich rozmów zwrócił uwagę na stan polskiej marynarki wojennej. Więc tutaj chciałbym do was na początku skierować pytanie. Jak widzicie marynarkę wojenną w systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej? Jak istotną rzeczą ona jest? I czy de facto jest nam potrzebna marynarka? Hej, no przecież NATO jest dookoła, a Bałtyk taki mały, zamknięty. Zatem jak to wygląda z waszego punktu widzenia? No to może ja. No byłoby dziwne, gdybyśmy powiedzieli, że nie widzimy tej marynarki, bo jednym z koronnych zawsze zarzutów do naszych opinii jest to, że no, każdy marynarz musi chwalić swój rodzaj sił zbrojnych. Niemniej jednak, patrząc na to obiektywnie, no to marynarka wojenna jest bardzo istotnym elementem. Nie powiem, że kluczowym, bo trzeba mieć, powiedziałbym tutaj, realne spojrzenie na naszą sytuację. Kluczowym elementem naszych sił zbrojnych są wojska lądowe, to jest bez wątpienia. Ale marynarka jest o tyle istotna, że ona jest odpowiedzialna za obronę Polski z północnej flanki, czyli ona właściwie zabezpiecza tym wojskom lądowym spokój na tyłach i pozwala na skierowanie tego głównego wysiłku wojsk lądowych oraz sił powietrznych oczywiście na ten front lądowy. I marynarka jest w stanie to zrobić w czasie konfliktu zbrojnego najtańszym kosztem, co sprawia, że jest tak istotne, dlatego że no, wojna to mimo wszystko na końcu ekonomia, a patrząc na to z punktu widzenia ekonomicznego, to marynarka kosztująca parędziesiąt miliardów złotych wykona pracę, którą normalnie wojska lądowe musiałyby zrobić jednostkami wartymi paręset miliardów złotych. I to jest ta różnica. Więc jest bardzo istotna, nie jest najważniejsza, co nie znaczy, że nie jest nieważna, o tak może. No ja tylko mogę delikatnie dopowiedzieć, bo tu absolutnie zgadzam się z komandorem Tomaszem. Jest ważna, jest jednym z najważniejszych elementów na morze, wyjść może tylko okręt, by bronić czegokolwiek tak naprawdę. Jest jednym z... Ja to bardzo lubię to określenie, taką północną redutą obrony, ale też i takim punktem, który wspiera, pomaga, by ten handel i największą autostradą na świecie trwał i był skuteczny. I tyle chciałem dodać. No to jeszcze musimy też spojrzeć na to z punktu widzenia dwóch jakby sytuacji, tak? Co inna rola marynarki w czasie wojny, tak? Konfliktu zbrojnego, a inna rola w czasie pokoju i kryzysu. I tutaj w tej roli pokoju i kryzysu w tym czasie marynarka, jej znaczenie jest dużo większe niż kiedy indziej, dlatego że jest to jedyny rodzaj sił zbrojnych, który może operować poza granicami kraju, tak to nazwijmy, bez żadnych dodatkowych decyzji parlamentu, nie wiem, rezolucji ONZ i tak dalej. Morze jest powyżej 12 mil, czyli około tam 20 kilometrów, 24 morzem otwartym i każda marynarka może na takim morzu otwartym operować, co oznacza, że nasze okręty mogą być 12,5 mili od Petersburga, tak? A rosyjskie okręty mogą być 12,5 mili od Gdańska. I ta sytuacja i ta zdolność marynarki no, sprawia, że ona jest w czasie pokoju bardzo potrzebna, bo tutaj są, powiedziałbym, zagrożenia, są też szanse na zbieranie różnego rodzaju informacji na morzu o przeciwniku potencjalnym, nie tylko o marynarce, ale również o całości systemu obrony przeciwnika, tak? Także tutaj ta rola marynarki w czasie pokoju jest jeszcze większa niż w czasie wojny.
No właśnie, w tym czasie pokoju ja chciałbym rozwinąć ten wątek i dopytać się was również o aspekty ratownicze, bo o ile się nie mylę, marynarka wojenna oprócz tutaj pilnowania naszych granic również podejmuje się jednokrotnie akcji ratowniczych oraz związanych, już tak powiedzmy dalej wybiegam gdzieś tą myślą, w akcje na przykład związane z rozminowywaniem. O, skoro piłka po twojej stronie, ratownictwo. O, tak skromnie. Rzeczywiście marynarka wojenna ma bardzo istotną rolę w ratownictwie. Oczywiście kwestie ratownictwa takiego morskiego jest po stronie służb cywilnych i Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa, natomiast marynarka wojenna wspiera systemem powietrznym, czyli lotnictwem, czyli śmigłowcami, specjalistycznymi śmigłowcami, które mogą operować nad Bałtykiem. To jest istotna kwestia i to jest ten duży wkład, który możemy, ale oczywiście też możemy wesprzeć jednostkami morskimi jak najbardziej, które są w stanie pomóc, gdy jest taka potrzeba, jakaś większa ewakuacja. To jest bardzo szeroki temat, tak bardzo ciężko by teraz... Tak. To może jeszcze ja wtrącę, że mimo tego, że ratownictwo na morzu, tak, jest właśnie domeną Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa, to marynarka utrzymuje cały czas okręty w dyżurze ratowniczym, tak, są to okręty i w Gdyni, i w Świnoujściu, czyli mimo tego, że to nie jest jakby nasze zadanie pierwszoplanowe, to mamy takie jednostki, które są w stanie wspomóc te służby cywilne i udzielić wsparcia, tak, i to dzień po dniu, to nie jest tak, że jest to okazjonalne, to jest to jedna z codziennych obowiązków, jest jedna z codziennych aktywności marynarki wojennej. No właśnie, nie będę ukrywał, że bardzo mi zależało, żeby to też tutaj wybrzmiało, ponieważ wszyscy marynarkę postrzegają właśnie jako ten zbiór okrętów z działami, które w razie co mają podjąć walkę, ale to też właśnie są aspekty inne, jak właśnie pilnowanie czy ratownictwo, więc w czasie pokoju nasza marynarka nie śpi, nie odpoczywa, tylko też działa. No właśnie, cały problem polega na tym, że marynarka wojenna jest postrzegana przez nad działań właśnie tych wojennych, czyli że musi walczyć i ona oczywiście się do tego szykuje, czy też bronić Polski, bo nawet nie wybrzeża, to też jest taki częsty błąd, który się pojawia, że bronimy wybrzeża. Bronienie wybrzeża skończyło się w momencie, kiedy okręty przeciwnika posiadły zdolności do atakowania celów daleko, daleko poza wybrzeżem. Tak? I w tym momencie marynarka broniąc kraju, broni już nie wybrzeża, tylko broni całości kraju. Oczywiście z strony północnej. Więc to jest ta jedna część, ale druga część to jest to właśnie to, o czym mówiliśmy, o tym właśnie, że marynarka wspiera lotnictwem marynarki służby ratownicze. Ma monopol właściwie na ratowanie życia na morzu przy pomocy śmigłowców do tego dostosowanych. Wspiera przez okręty dyżurne i okręty dyżurach ratowniczych również działalność tej służby cywilnej, Morskiej Służby Poszukiwania Ratownictwa. I to się dzieje, to nie jest tylko teoretyczna możliwość, to się dzieje naprawdę. I też, jeżeli mówiliśmy na początku o tej ochronie granic, to marynarka nie jest od ochrony granic, Boże, bo to od obrony tak, od ochrony nie, ale od ochrony jest Straż Graniczna, ale również te nasze okręty, które są też codziennie w dyżurze bojowym, są okręty, one są gotowe do tego, żeby nieść wsparcie, pomoc tym okrętom, tym jednostkom Straży Granicznej. I tutaj już tak najprościej powiedziałbym, widać tą gotowość marynarki do tego, żeby być pożyteczną i wspierać całość państwa, tak to bym nazwał, a nie tylko siły zbrojne. No właśnie, słuchajcie, bo tutaj też przeszlibyśmy nawet całkiem płynnie do jednej kwestii, ponieważ wiemy, jakie są cele, jakie są założenia i jakie miejsce w tym systemie bezpieczeństwa RP zajmuje marynarka zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Powiedzcie mi, czy tak właściwie waszym zdaniem jednostki, które posiadamy, są wystarczające? Czy wy macie może jakąś wizję, jeśli chodzi o możliwości, jakie powinniśmy posiadać? Jakie typy okrętów, w jakiej ilości? No i tutaj też nie będę ukrywał, żebym w pierwszym momencie przeskoczył do szanownego komandora Oskara i spytał się również o jednostki związane z ratownictwem morskim. Znaczy, wycinek morza, który, że tak powiem, z naszej jurysdykcji, rzeczywiście jesteśmy w stanie realizować ratownictwo i to, co, do czego jesteśmy zobowiązani, no tymi siłami, które mamy. No, bardzo marzy mi się, to jest jeden z takich moich największych marzeń w kwestii marynarki wojennej, jeśli chodzi o ratownictwo, jednostka, która jest tam gdzieś daleko w planach, czyli ratownik,
będąca taką strukturą, która jest wielozadaniowa. Nie tylko możliwości nurkowań i prowadzenia prac podwodnych, ale też i obserwowania tego, co się dzieje na powierzchni i co się dzieje pod powierzchnią, możliwość współpracy z lotnictwem morskim, etc., etc. To oczywiście jest dzisiaj możliwe, natomiast te siły, które posiadamy dzisiaj, okręty ratownicze, Lechy Piast i mniejsze erki, są w stanie realizować swoje zadania, natomiast marzy się, by to było jeszcze nowocześniej i jeszcze szerzej. No to trzeba dodać, że ten nasz ratownik, o którym już Oskar zaczął, to ta nazwa jest trochę, to powiedziałbym, taka trochę może nie myląca, tak, ale ona to jest jak ze strażą pożarną. Straż pożarna na większość interwencji to nie jest walka z ogniem, tak samo przed ratownika. Większość tego okrętu zadań to nie będą i oby to nie były zadania ratownicze, takie stricte, ale w związku z tym, że on takie zdolności musi posiadać i taki okręt jest potrzebny, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten okręt był uniwersalny, taki uniwersalny jak scyzoryk szwajcarski, tak to nazwijmy. I on powinien mieć możliwość wsparcia wszystkich działań w czasie, szczególnie w czasie pokoju i kryzysu, czyli wsparcia sił specjalnych, wsparcia operacji bezzałogowcami, podwodnymi, nawodnymi, przyjmowania śmigłowców, bycia bazą dla mniejszych jednostek, bycia bazą dla wszelkiego rodzaju grup interwencyjnych na przykład. My w swoich planach gdzieś tam ten okręt widzimy, czy on był zaprojektowany i ten projekt gdzieś istniał, był w przestrzeni publicznej, jako jednostkę dość dużą, tak? Taką 5000 ton bodajże. A to sprawia, że ona również jest, powiedziałbym, ma duży potencjał w dziedzinie takich interwencji, powiedziałbym, bez używania uzbrojenia, bo sama wielkość tej jednostki sprawia, że ona może przyjąć tak zwane, powiedziałbym, taką rolę przepchnięcia jednostki, która jest nie w tym miejscu, gdzie powinna być, albo idzie niebezpiecznym kursem, tak? Więc jej takie, powiedziałbym, miękkie oddziaływanie na jakichś agresorów, czy też niebezpieczne zachowujące się jednostki poniżej progu konfliktu zbrojnego byłoby bardzo duże, tak? Bo ona miałaby naprawdę duże i wszechstronne zdolności. I to jest jakby tak, jak mówiliśmy o kwestii tego wycinka ratowniczego. A co innego, jeżeli jak było w pytaniu o ten całokształt naszej marynarki. No i tutaj jest ciekawa historia, bo jeżeli porówna się plany nasze marynarskie, tak, przedwojenne, mówiąc przedwojenne, przed wojną na Ukrainie i obecne, to one się bardzo niewiele zmieniły. Przy porównaniu do jednostek lądowych czy sił powietrznych, gdzie pojawiło się całe mnóstwo różnych programów, które są jakby efektem wyciągniętych wniosków już z konfliktu ukraińskiego, to w marynarce większość tych rzeczy, które, czy też programów, które były zaplanowane, dalej są tak samo, tak powiem, zdefiniowane. I to nie świadczy o tym, że marynarka nie reaguje na te zagrożenia, to świadczy o tym, że nasz plan był bardzo dobrze przemyślany i on był naprawdę trafiony już przed laty, tak? Myśmy dość dobrze, myśmy, jako marynarze, tutaj chwała wszystkim, którzy się do tego przyczynili, dość dobrze ocenili, co jest nam potrzebne, tak? I te plany się nie zmieniły w czasie wojny, bo to, co jest nam potrzebne tak samo, jak przed wojną było i tak samo, jak i teraz, więc w tych planach są okręty podwodne, są fregaty, są jednostki ratownicze, jest cały szereg różnych jednostek i gdybyśmy tylko doczekali tego, że one były zrealizowane, to zapewni to marynarce naprawdę realną siłę na Bałtyku i realne wsparcie państwa w czasie wszelkiego rodzaju kryzysów i również w czasie wojny. To ja jeszcze taką rzecz, Tomaszu, pociągnąłbym cię troszeczkę za język i poprosiłbym, żebyś powiedział, co się w takim razie dzieje, jakie projekty obecnie są realizowane i co udało nam się zrealizować w sumie w ciągu ostatniego, zeszłego roku. No tak, no mamy sukces w postaci prowadzenia już właściwie, no ma powiedzieć, że już trzech pierwszych kormoranów, tak, czyli niszczycieli min, również przydatnych do tej małej, takiej powiedziałbym, wojny podwodnej, tudzież tej działalności takiej nadzoru nad wszelkiego rodzaju aktywnością podwodną, czyli okręty z dużymi możliwościami w dziedzinie również nurkowań, ale również w dziedzinie neutralizacji wszelkiego rodzaju min, wybuchów i tak dalej, i tak dalej. Kupiliśmy drugą serię, tak? Właściwie mamy już pewność, że powstanie druga seria kormoranów i co ciekawe, są to jednostki robione w polskiej stoczni na bardzo wysokim poziomie technicznym. Właściwie, no wiem, co to się głupio kojarzy, ale to jedna z najlepszych na świecie, tak? I to jest szczera opinia, które wykorzystują oczywiście cały szereg komponentów zachodnich,
tam, gdzie Polska nie ma, czy też nie ma sensu rozwijać własnych zdolności w pewnych aspektach, to są tam topowe rozwiązania zachodnie, ale sama konstrukcja jest topowym rozwiązaniem, powiedziałbym, na świecie, a jest to polskie rozwiązanie, czyli ten kadłub ze stali magnetycznej i tak dalej. A żeby nie wchodzić w szczegóły tego kormorana, to rozpoczął się proces budowy trzech fregat miecznik, tak? One będą na szczęście jednostkami dużymi, z dużym potencjałem modernizacyjnym, bo nieprawdą jest to, co niektórzy głosili, że duży okręt jest łatwo zniszczyć, że duży okręt jest dużo droższy od małego. Nie, no wielkość okrętu kosztuje najmniej. Najwięcej kosztują jego, powiedziałbym, wnętrzności oraz układ nerwowy, tak? Czyli systemu uzbrojenia, wyposażenia, łączności i tak dalej, i tak dalej. I one oczywiście, będąc na dużym okręcie, mają szansę sprawić, żeby ten okręt był bardzo trudnym okrętem do zniszczenia i do w ogóle obezwładnienia. I tak się dzieje w tym przypadku. Ten okręt, jeśli powstanie w takim kształcie, który został wybrany, to będzie jednym z najsilniejszych okrętów na Bałtyku. A mają być ich trzy, więc to naprawdę zabezpiecza Polskę od północy. Z tego, co pamiętam, to również mowa jest o modernizacji trzech okrętów rakietowych typu Orkan, które będą gruntownie zmodernizowane, więc będzie takie rozwiązanie dodatkowo wzmacniające siły marynarki na morzu. Cały czas rozwijany jest morska jednostka rakietowa. To jest taka już bardzo typowo bojowa jednostka, bo ona właściwie ma dwa tryby działania, tak? Albo coś zniszczy, albo czegoś nie zniszczy, tak to zawsze mówię, więc na czas wojny jednostka wyjątkowo przydatna. Trochę bo mniejszych możliwościach oddziaływania oczywiście w czasie pokoju, no ale sam fakt jej używania, przybazowywania również jest pewnym sygnałem i my to czynimy, bo ta jednostka ostatnio dość wyraźnie jest wykorzystywana do różnego rodzaju wzmocnień takich czasowych sojuszników państw bałtyckich. Na przykład na ćwiczeniach my trenujemy takie właśnie rzeczy, więc to też jest jakiś sygnał. I to jest to, co... Aha, zapomniono. Zbliża się czas, kiedy do marynarki, do służby w lotnictwie marynarki wejdą cztery pierwsze śmigłowce AW-101 Merlin. Wielkie maszyny, potężne, naprawdę wielozadaniowe. Na razie cztery. Miejmy nadzieję, że podają się kolejne. Ci szczerze, że ja tu nie będę miał lekko z racji tego, iż mieszkam nieopodal Babich Dołów, to i tak mi tutaj latają regularnie, a teraz mówisz, że jeszcze tutaj takie cztery podpory do nas przylecą. Powiem tak, jak długo mieszkasz koło tych Babich Dołów? Lat, szanowny komandorze, trzy. No, to jeszcze króciutko. To lotnisko już było. No. To no nie, rury były wcześniej. Nie mieliśmy mieć potencji, aż tak blisko nie ma. To nie zawsze taki rzut beretem. No, lotniska nie szło nie zauważyć, że ono jest, to raz, a dla kategorii nie, te śmigłowce będą chyba w Darłowie stały. Tak, w Darłowie. Także to akurat ominą cię, tylko będą okazjonalnie powiedziałbym, warkotały na Babich Dołach. Gdzieś powoli też się wspomina, jest taki program również Kondor, czyli zapewnienia śmigłowców pokładowych i tam też jakieś prace są czynione. Także gdzieś powoli to się wszystko zazębia. No niestety, bardzo bliskie mojemu sercu okręty podwodne są w planie modernizacji technicznej, ale tutaj jakby troszeczkę mniej. Bo na to specjalny punkt jest zaznaczony na rzecz. Ja rozumiem, tylko żeby nie było, że zapomniałem wspomnieć o swoich własnym pochodzeniu, tak? Więc tutaj sytuacja jest jakby, na razie wydaje się, że tutaj postępy są mniejsze, ale to ja też wszystkiego nie wiem, też o wszystkim mogę mówić, więc nie sądzę, żeby temat był zapomniany. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, tak? Pewnie się troszeczkę zgadałem, że to jest trochę tak, jak ktoś przychodzi do szewca i mówi, chciałbym u pana zamówić buty, nie? A szewca mówi, proszę pana, ale ja butów nie szyłem od 20 lat, nie? Bo nikt nie zamawiał, nie? Więc ja oczywiście mogę uszyć, ale ja sobie muszę przypomnieć toś, mogę kupić tam kowadło, coś jeszcze inne, tak i tak dalej. Już wymyślam te narzędzia, nie? My w takiej sytuacji troszeczkę jesteśmy, ponieważ myśmy przez lata, 20 lat praktycznie, a może i więcej, nowych okrętów nie zbawaliśmy w naszych stoczniach za bardzo. I teraz wymaganie, żeby nagle wszystkie te stocznie ruszyły i zaczęły budować rok po roku okręt, jest troszeczkę nieuczciwe względem tego przemysłu obronnego. I też przyznaję mi się przed sobą, że my też jako siły zbrojne nie mamy aż tak nieograniczonych zasobów ludzkich w dziedzinie pozyskiwania sprzętu wojskowego, żeby nagle setki ludzi się skoncentrowały na 10 programach i te 10 programów równolegle prowadziły. Dlatego też trzeba mieć trochę cierpliwości. Ja wam cierpliwość wykazuję. Pytanko, bo to akurat mnie potwornie intryguje. Żeby te programy poszczególne fazy były po kolei, tak? Mhm. Jeśli chodzi o właśnie budowę okrętów, bo tutaj, że czy nasz przemysł stoczniowy tak leży i kwiczy, no do końca bym nie powiedział, no tutaj z racji tego, że troszkę po tych naszych stoczniach miałem też przyjemność pracować. Ja tego nie powiedziałem, że leży i kwiczy. Może ja troszeczkę wyolbrzymiam, ale tak mniej więcej w tym temacie. W każdym razie, tak szybciutko tylko przejdę do tej jednej wizji, czy na przykład nie możemy zlecić produkcji
stricte kadłubów, stricte skorup, tak, na przykład do, nie wiem, Kristu, do energomontażu, czy do Nauty, tak, i dopiero potem w stoczni marynarki wojennej wyposażyć okręt w 100% w całą elektronikę i te licencje. Ale to się już dzieje, bo plan budowy mięczników, czyli naprawdę najbardziej skomplikowanych jednostek, jakie powstaną w Polsce, czy też jakby jednostek uzbrojenia, jest tak skonstruowany, że tutaj pracą dzielą się dwie stocznie. Ja nie jestem przekonany akurat, czy stocznia marynarki wojennej w tej chwili jest bardziej, powiedziałbym, doświadczoną stocznią w dziedzinie integracji sprzętu takiego wojskowego, czy stocznia, ta druga stocznia, która jest w mięczniku, czyli stocznia remontowa. Stocznia remontowa zbudowała kormorany, tak, właściwie, i ma duże doświadczenia jako prywatna stocznia. Stocznia marynarki wojennej ma swoje doświadczenia również i ja patrzę na nich jak na partnerów równorzędnych, tak, więc tutaj część okrętu, tak, sekcje dziobowe i rufowe powstaną w stoczni remontowej. Te śródokręcie powstaje w stoczni, ma powstać w stoczni wojennej. Zostanie to scalone w stoczni wojennej, tak, i wtedy będzie wyposażane. Będzie w tym zaangażowane jeszcze parę innych podmiotów, także jest to całe konsorcjum, które składa się właśnie z części tej PGZ-owskiej plus stoczni remontowej, więc my to już robimy. Przy takiej budowie okrętu liczba poddostawców to są setki firm, tak? To nie jest tak, że stocznia wykonuje wszystko. Jak słyszę, jak mówisz, że masz doświadczenia, to sam wiesz, tak? Że wiele prac jest podzlecanych, wiele spółek się specjalizuje w konkretnych typach instalacji, tak? I one są podwykonawcami pełnego w tym procesie. To wszystko się będzie działo i tutaj ja nie deprecjonuję zdolności naszych stoczni, bo one budują sporo komponentów, mają udziału w różnych programach międzynarodowych również, ale my po raz pierwszy będziemy tak duży projekt i tak skomplikowany projekt robić w Polsce, będziemy sami go scalać. Mamy to oczywiście wsparcie partnera brytyjskiego i po to on jest w tym systemie, w tym procesie uwzględniony. Niemniej jednak jest to pewne wyzwanie, tak? I też nie mamy ten nasz przemysł, mówię, dużym dla niego sympatią. To nie jest przemysł włoski czy brytyjski, tak? Gdzie można jednocześnie budować, nie wiem, 5 różnych typów jednostek nawodnych i do tego jeszcze ze 2 typy jednostek podwodnych, tak? Więc musimy jakby mieć też świadomość, że te moce produkcyjne, one są, zdolności są, ale jakby ilość prac, które można podjąć jednocześnie, jest dość ograniczona, tak? Znaczy tutaj ja też bym podkreślił jedną taką rzecz, bo ja tak może trochę prowokacyjnie to pytanie zadałem, dzięki, że to mogło wybrzmieć w ten sposób, że to nie jest projekt jednej stoczni, która jest w tym momencie w 180% tutaj swojej wydajności wyciskana, tylko że to jest dość duża kooperacja, konsorcjum, tak? Jednak no to też należy pamiętać o tym, że inne stocznie nagle nie mogą rzucić swoich aktualnych projektów, na przykład cywilnych, żeby podjąć się pracy tylko i wyłącznie dla marynarki wojennej, więc tutaj no też musimy mieć to na uwadze, no tutaj trzeba dać, że tak powiedzmy, wszystkim czasu, żeby te trybiki załapały i ta płynność produkcyjna nastąpiła. Tak, dla stoczni jest to też pewna decyzja sprofilowania produkcji, tak? Bo jeżeli ktoś jest dobry w produkcji cywilnej, ma stabilne zamówienia i ma, powiedziałbym, spokój i małe, może nie małe, ale no, ryzyko jest chyba mniejsze niepowodzenia, to nie każdy też chce być jakby zaangażowany w proces bycia poddostawcą w tych kwestii militarnej, bo tam jednak te standardy jakości, ilość certyfikatów, które trzeba spełnić, tak, dopuszczeń do tajemnic i tak dalej jest bardzo duży. I teraz jeżeli my byśmy zlecili budowę jakiegoś jednego podzespołu bez gwarancji, że to będzie przez lata gdzieś tam kontynuowane w sensie wsparcia eksploatacji jednostek, tak, no to nie każdej stoczni się to, powiem, opłaca, tak, bo te koszty są bardzo duże, żeby wejść w system, ale jak już ten system wejdzie, no to wtedy przy gwarancji stabilnej eksploatacji, powiedzmy, fregat przez 30 lat, a może i dłużej, no to są to pieniądze, które gdzieś tam są pewne i które będą do tych stoczni płynęły, również do podwykonawców, do poddostawców. Nie do wszystkich, bo niektórzy tylko będą, nie wiem, robić spawania, tak, i na tym się skończy, tak? Ale do wielu z tych podwykonawców, podstawców, te zamówienia będą potem rok po roku gdzieś napływały na zasadzie przeglądów, wsparcia eksploatacji i tak dalej. Więc jest to dobry interes, aczkolwiek nie jest to takie łatwe, żeby do tego systemu się zakwalifikować, tak? Bo są wymagania dość wysokie. Zresztą tutaj no myślę, że się w dwójkę ze mną zgodzicie, że tak samo jak w przypadku czołgów, i właśnie również okręty, no to sama skorupa to jest jedno i to summa summarum może zrobić każdy i to jest gdzieś najprostsza część tego wszystkiego.
Najdroższe, najtrudniejsze i najbardziej technicznie zaawansowane jednak są systemy elektroniczne, uzbrojenie, tak, to co tutaj, że tak powiedzmy, w dużej mierze też pozyskujemy, rozumiem, od klientów zagranicznych. No, no tak, tak, dokładnie. A, zgoda, zgoda. A jeszcze ciekawszą rzeczą jest to, że jak patrzymy na koszt zakupu jednostki takiej wojennej, i na koszt życia całego, czyli na sumę wydatków, jaką musimy ponieść przy planowanym okresie, powiedzmy, 30-letniej eksploatacji, to ten koszt zakupu to jest średnio 30-40%. A to oznacza, że dla firm dużo lepszym biznesem naprawdę, który daje stabilne zamówienia przez lata, jest bycie uwzględnionym w tym procesie wsparcia eksploatacji tej jednostki. Oczywiście, żeby tam się dostać do tego procesu wsparcia, to najlepiej być współproducentem systemu, tak? Bo wtedy człowiek nabywa, znaczy człowiek, no, firma nabywa doświadczenia, które potem procentuje. Ale to nie jest umowa na parę lat od położenia stępki do ochrzczenia jednostki. Taka umowa to jest związanie się na długie, długie lata z przemysłem, czy też przemysłu z siłami zbrojnymi. I to jest właściwie gwarancja rozwoju firmy. Dlatego też w Stanach Zjednoczonych jest od wielu lat proces taki, gdzie pewne okręty buduje się w dwóch różnych konkurencyjnych stoczniach, tak? I projekt jest projektem, własnością jest marynarki wojennej, Ministerstwa Obrony, które zleca na przykład budowę niszczycieli Arleigh-Berg dwóm różnym stoczniom, które są konkurują tylko na poziomie cen, tak, i jakichś tam terminów dostaw. I utrzymuje się te zdolności, daje się dzięki temu pewność, że te dwie stocznie na przykład będą funkcjonować. I tak przy różnych programach tak się dzieje. I tutaj to właśnie pokazuje, jak ważne jest to znalezienie się w tym łańcuchu dostaw i w tym łańcuchu eksploatacji okrętu, bo to jest taka pewna pozycja w budżetowaniu potem poziom działalności stoczni. Tak? Organizacji tego, tak? Powiadomienia wcześniej, że słuchajcie, będziemy od was wymagać pewnych zdolności, pewnych prac za dwa lata takich, za trzy lata takich, tak? I tutaj jest to kwestia organizacyjna. A myślisz, że tak pozwól, że ostatnie pytanko gdzieś z tego rejonu, bo przed nami w sumie jeszcze dwa kluczowe punkty i jeszcze pytanie ekstra do Oskara, ale tutaj nurtuje mnie potwornie jedna rzecz. Jeśli chodzi o tego typu komunikację na linii przemysł, marynarka wojenna, to odpowiada za to właśnie wasz sztab, czy jednak politycy? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ani tu, ani tu, bo generalnie ja jestem w tej dobrej sytuacji, że jestem już na samym końcu tego łańcucha, więc jako tak zwany force user, więc odpowiedzialny jestem za wykorzystywanie, znaczy ja, dowództwo, w którym służę, czyli mój dowódca de facto, tak, ale już tak mówiąc kolokwialnie też ta moja jednostka, czyli Centrum Operacji Morskich, to jest typowe dowództwo już na polu walki, tak, i na samym dole tego łańcucha. Odpowiedzialność za zamówienia to jest oczywiście, ich realizacja zamówień, to jest Agencja Uzbrojenia, gdzie są do tego specjaliści. Oczywiście oni są wspierani przez specjalistów z linii, czyli z flotyl, czy też z COM-u, jak trzeba. Sam jestem w takim grupie gdzieś tam też i wspieram ten proces miecznikowy. Jeszcze nie tylko ja, nie. Ale to jest jakby ten poziom techniczny w sensie składania zamówień, spięcia tego zamówienia i doprowadzenia do końca procesu budowy tej jednostki. Za jej wsparcie z kolei odpowiedzialny jest inspektorat wsparcia, tak? I to wszystko się może wydawać, że to jest jakby skomplikowane, niepotrzebnie, ale to ma sens, bo specjalizacja tych pewnych struktur sprawia, że naprawdę pozwala to na optymalizację procesów. I to inspektorat wsparcia ma wpływ na to, właściwie to on, ten inspektorat wsparcia, wyda te 2/3 pieniędzy na ten okręt, tak? A jednocześnie on wyda Agencja Uzbrojenia, bo to on będzie właśnie komunikował się z podwykonawcami, że potem, czy narzuci wymogi, tak? Że na przykład raz na 5 lat będziemy robić jakiś tam przegląd czegoś, raz na ileś lat coś tam, za co ileś lat naprawę dokową. To już na tym etapie teraz jest planowane, kiedy on będzie miał taki okręt modernizację, tak? Kiedy będzie miał przewidywany czas wycofania ze służby na przykład. I no, to jest wszystko realizacja procesu, który jest, powiedziałbym, przed jeszcze wypaleniem pierwszej blachy, tak? Jeszcze jest, to jest ten najtrudniejszy proces, bo się poruszamy no tylko i wyłącznie w kwestiach plików i informacji, tak to nazwijmy, dokumentów. Ale na samej górze, bo jak po to pytałeś, no jest ten element polityczny, gdzie to politycy określają,
czy też akceptują, o tak może, akceptują, czy też wybierają, podejmują decyzję na podstawie rekomendacji szefa sztabu generalnego, tak, czy sztabu generalnego, który wskazuje, że w wyniku analiz potrzebny jest taki sprzęt, takie zadanie mamy do realizacji i możemy wykonać to takim, takim lub takim sprzętem, tak? I powinien wskazać, czy jest wskazywany ten sprzęt optymalny, warianty takie, powiedziałbym, pewnie maksymalne, maksymalnie efektywne kosztowo i tak dalej. No i decyzja na końcu jest no, zgodnie, tak jak w każdym, no, w każdym państwie, polityczna, tak? Bo na końcu politycy odpowiadają za to, że coś się dzieje w kraju, a coś się nie dzieje. Tak? Wojsko służy tutaj, powiedziałbym, wiedzą swoją w całym, bo do tego jest wojsko, tak? Ale do pewnej decyzji o tym, że w planie modernizacji technicznej umieszczone są takie, a nie inne elementy, no to tutaj podpis jest ministra, tak? Więc tak to wygląda. No i tak to wygląda w każdym kraju, więc tutaj nie odkrywamy niczego nowego. Nie? Ale to też jest ważne, żeby to wybrzmiało, bo no, bądźmy szczerzy, to i mam wrażenie, że marynarka jednokrotnie jest jednak troszeczkę pomijanym tym tematem, a chciałbym, żeby tutaj szło to jak najdalej, żebyśmy tutaj wszyscy mogli przekazać to jak najszerszemu gronu osób i nawet tych do tej pory niespecjalnie zainteresowanych militariami. No. Bo marynarkę widzą tylko ci, którzy są nad morzem albo na morzu, tak? Marynarka nie defiluje, powiedziałbym, swoimi okrętami w Warszawie, tak? I trudno jest marynarkę zobaczyć na co dzień. Dobra, ale to powiem ci szczerze, że dałeś inspirujący pomysł. A nie można byłoby zorganizować parady kutrów chociaż na Wiśle? Ja myślę, że marynarka też wiele takich jakby działań promocyjnych robi. Czyli na przykład pokazujemy sprzęt saperów, grupy specjalne, czy kiedyś, nie wiem, no różne, ratownictwo, tak, pokazujemy, tylko że no, w dalszym ciągu no, nie możemy okrętem podwodnym przepłynąć po Wiśle, tak, czy tam, nie wiem, fregatą. I to jest pewien problem, że społeczeństwo nas nie widzi na co dzień, tak. A zielmarka jest tam na morzu, to też jest przeważnie poza zasięgiem plażowicza, tak, który jest na plaży i nie widzi tego, że coś jest. No, a już szczególnie podwodnego nie widać, bo on w normalnym trybie jest pod wodą, tak? Więc jest trudno. Oskar, ORP, Arctowski i Heweliusz. Powiesz mi, czym zajmują się te jednostki, bo tutaj mam wrażenie, że okręty podwodne każdy widział naszego miecznika, więc tutaj gdzieś to jest znane, widoczne, a te okręty jednak tak troszeczkę działają w cieniu naszej marynarki. A jednak są i są potrzebne. To znaczy, no, ciężko będzie się wypowiadać na temat okrętów, na których nie pracowałem i miałem najmniejszy kontakt z nimi. Może tu Tomasz będzie chciał się więcej powiedzieć ten temat. Tomasz, obydwaj wiecie na pewno więcej niż... Tomasz, ja wiem, jak ona wygląda pod wodą, bo miałem okazję wielokrotnie współpracować jeszcze będąc młodym marynarzem jako nurek pod Arctowskim, pod Heweliuszem, natomiast myślę, że szerzej może na temat powiedzieć Tomek. Nie, to bardzo prosta sprawa, to są, bo znowu wracamy do tego, że marynarka wojenna przydatna jest w czasie pokoju w wielu różnych polach. I teraz, całość prac hydrograficznych, czyli opisanie morza, wytwarzanie publikacji nautycznych, czyli locji, map przede wszystkim, tak, sondaże, kontrola oznakowania nawigacyjnego, znaczy zakłania to przesadziłem, ale kontrola tych akwenów pod kątem, czy się nie zmieniły jakieś głębokości i inne rzeczy, to wszystko robi marynarka. Marynarka wytwarza jedyne w Polsce mapy morskie, tak, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i te właśnie okręty, które wspomniałeś, są takimi dostarczycielami danych. Czyli raz na ileś lat te okręty żmudnie przechodzą nad każdym kawałkiem polskiego morza, a nie tylko, i dostarczają danych, które są obrabiane w tam różnych biurach informacji nautycznej, w wydziałach, w biurze hydrograficznym, co pozwala na aktualizację map pod względem głębokości, nie tylko. Także to jest kolejna rzecz, którą marynarka robi na korzyść gospodarki morskiej. Tak? Na każdej jednostce cywilnej w polskiej są mapy wytworzone przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej wydane. Tak? I to jest właśnie ten kolejny koszt, który marynarka jakby może nie ponosi, ale podatnik płaci na marynarkę, sądzę, że marynarka będzie strzelała do ludzi na morzu, tak? Czy ze morza będzie strzelała, a ona za te pieniądze robi jeszcze takie rzeczy właśnie jak wytwarzanie map. Nie? Czyli kolejny wkład w gospodarkę narodową, tak to nazwijmy. I gdyby marynarka tego nie robiła, no musiałby robić to ktoś inny, tak? Więc
Więc... No, a to kosztuje przecież dodatkowo, tak naprawdę. A to kosztuje dodatkowo, dokładnie. A nam te informacje są również potrzebne, bo te okręty mają również zdolności do tego, żeby na przykład kontrolować w jakimś aspekcie również okolice takich instalacji kluczowych jak gazociągi, czy też jakieś kable podmorskie, bo również mają tam sonar taki, który pozwala im na dokładne skanowanie rzeźby terenu, czyli dna morskiego, no i wykrywanie zmian, tak to nazwijmy. Słuchajcie, to po godzinie naszej rozmowy pozwólcie, że przypomnę naszym słuchaczom, że naszymi gośćmi jest komandor Tomasz Witkiewicz oraz komandor Oskar Braus. I teraz, szanowni panowie, dwa punkty jeszcze przed nami, czyli miejsce okrętów marynarki, polskiej marynarki wojennej w systemach sojuszniczych oraz wojna podwodna na Bałtyku w wykonaniu naszej polskiej marynarki. I może zacznijmy od tego punktu i powiedzcie mi proszę, co my mamy w tym momencie pod wodą i tak właściwie czemu nie mamy niczego pod wodą. Ale tutaj też nie mam na myśli oczywiście dużych okrętów, ale też drony, systemy ratownicze. Jak to wygląda w naszych strukturach? Temat stricte pana komandora Tomasza. No i znowu mój. No nie, ja tylko powiem o okrętach. No w tej chwili dywizja okrętów podwodnych, który miał dotychczas okrętów kilka, bo to się zmieniało na przestrzeni lat, został z jednym orłem. ORP Orzeł jest, tak? I tyle. Komendy zostały wycofane. W planie modernizacji jest pozyskanie nowych okrętów pod kryterium Orka. Jest to proces długi, żmudny. W mojej ocenie od momentu podpisania umowy do momentu wcielenia to jest około 8 lat, 7 przy najlepszych układach. I tutaj jest pewna dziura, która powstaje i, no i trzeba gdzieś tam myśleć nad tym, jak ją załatać. Tak? Czy były takie pomysły rozwiązaniem tymczasowym, jakimś przejęciem jednostek szwedzkich, czy też co ja proponuję, czy też może nie proponuję, ale zachwalam. No też za coś, no ale proponuję, chyba będzie lepszym. Czy na przykład pozyskanie mniejszych jednostek, nowych, ale mniejszych, które mogą być zbudowane szybciej i wypełnić tą dziurę na ten czas, kiedy nie będzie orki tej dłużej, a potem być przydatnymi na przykład dla wojsk specjalnych, wsparcia, czy też do takiego zwykłego, taki powiedziałbym, multiplikator sił, czyli żeby tych okrętów nie było, tylko trzeba trochę więcej. Ale to jest jedna zdolność, tak? Ale są też, jak powiedziałbym, postępy w dziedzinie wykorzystania dronów podwodnych, cały szereg dronów wykorzystywanych i kupowanych dla właśnie jednostek przeciwminowych, ale również drony, ostatnio kupiono na przykład taki pojazd AUV-62, czyli taki dron, którym jest trenażerem dla załóg jednostek zwalczających okręty podwodne, taki imitator okrętu podwodnego, który w pewnych aspektach, bo nie we wszystkich, ale w pewnych aspektach pozwala na szkolenie jednostek nawodnych w zwalczaniu okrętów podwodnych. To jest taka szkolna torpeda, która emituje sygnatury jednostki podwodnej, manewruje tak jak jednostka podwodna, więc jest przydatna bardzo do treningu. Również biuro hydrograficzne wykorzystuje na przykład taki bezzałogowiec, który jest używany do pomiarów właśnie hydrograficznych. Także w tej dziedzinie, która jest przyszłością marynarki, czyli wykorzystania bezzałogowców podwodnych, polska marynarka jest dość, powiedziałbym, w przodzie. Ale poczekaj jedną sekundeczkę, bo ja tutaj, no przepraszam, ale Paweł Zaliczny mnie zje, jeśli ja cię w tym momencie nie poproszę o jedno zdanie, przynajmniej o głuptaku. Tak, no nie, no to jest, mamy też ambitny, Paweł Zaliczny to zje ciebie, mnie i tak dalej. Wszystkich po kolei zje. Pozdrawiamy taki, to jak Bóg Kronos normalnie, będzie wszystkich pożerał normalnie. Nie no, Paweł Zaliczny jest zaangażowany w proces budowy naszych własnych zdolności w tej dziedzinie. Politechnika Gdańska tutaj ma też zdolności i osiągnięcia. Jest program Wieloryb, tak, czyli stworzenia takiego w miarę dużego, chociaż mam powiedzieć dużego, ale o dużych możliwościach, dużym zasięgu pojazdu podwodnego, który mógłby być wykorzystywany również bojowo. I taki program Wieloryb gdzieś tam się zaczyna i oceniamy, że on ma szansę na powodzenie. Jest to taki trend ogólnoświatowy w takich pojazdach, ale tutaj można, tak powiem, powierzyć to naszemu przemysłowi, bo mamy tutaj duże doświadczenia. Jest też szereg prac wykonywanych przez Akademię Marki Wojennej również w tej dziedzinie. Powstaje też w Akademii Marki Wojennej takie Centrum Technologii Podwodnych. Zostało otwarte parę miesięcy temu, gdzie będziemy kształcić specjalistów w tej dziedzinie, więc tutaj ta baza intelektualna jest tworzona, ta baza, powiedziałbym, techniczna w sensie tej małej wojny podwodnej też jest stworzona i ona się gdzieś tam pojawia. No, co powiedzieć, brakuje tylko dużo okrętów podwodnych jeszcze i będzie komplet. No. Okej, no niestety chyba na orki chwilę. Chyba, że mnie zaskoczysz informacją, że już coś się tam zaczyna, blachy się ciąć na którejś stoczni.
Nie zaskoczę cię informacją, bo to jest trudny temat. I też to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że nie idzie pogodzić pewnych aktywności w naszych realiach, jednocześnie ciągnąc, powiedziałbym tak kolokwialnie, ciągnąc program Miecznik, program Orka i jeszcze parę innych programów, bo trzeba mieć pamiętać, że ludzie że są tylko 24 godziny, a i liczba osób, które mają, powiedziałbym, kwalifikacje do tego, żeby takie programy prowadzić, tak, w sensie intelektualnym, tak to nazwijmy, no jest ograniczona, tak, i ja też mówię, czy też mówiłem kolegom kiedyś, kiedy dyskutowaliśmy temat tego, czy prędzej fregaty, czy prędzej podwodne, no bo wiemy, że naraz tego się nie da zrobić, trzeba to przesunąć, powiedzmy, o rok czy o dwa. Czyli moim marzeniem jest to, że jak zakończymy ten proces kupowania, dopilania umowy z miecznikiem, a mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zakończy, no to zaczniemy, jakby cofniemy się o dwa lata i zaczniemy robić to samo z Orką, tak? Czyli będziemy mieli przesunięty ten program pozyskiwania fregat będzie dwa lata wcześniej, a Orki będzie dwa lata później, tak? I wtedy będziemy mogli tych ludzi, których używaliśmy do pewnych etapów kupowania miecznika, przesunąć do tychże samych etapów kupowania Orki, tylko że to będzie trochę później, bo to są ci sami ludzie, tak? To też nie mamy takich ilości specjalistów, żeby mieć ich tam setkami, którzy nagle ogarną wszystkie programy naraz. Zasoby Agencji Uzbrojenia też są ograniczone, w tym sensie mówię ludzkim, tak? Bo to pieniądze można mieć, ale co z tego, skoro trzeba mieć jeszcze ludzi. I to jakby wszystkich dyskusjach o marynarce trzeba pamiętać o tym, że to ludzie są największym jakby bogactwem, tak? Nie tylko marynarki, ale wszędzie ludzie są największym bogactwem systemu. Więc ja mam nadzieję, że to będzie ruszone, ale miejmy świadomość tego, że proces budowania okrętu podwodnego to jest proces bardzo długi. Bo to jest manufaktura, to nie są samoloty, że to się, powiedziałbym, na taśmie robi, tak? To jest żmudne, dłubanina, wyposażanie, mówianie na lata. Nie zgodzę się z tobą, a ty widziałeś, co robią Chińczycy u siebie w ich stoczniach? To już nie jest manufaktura. Nie, ale ja też widziałem, co robią na przykład Włosi w własnej stoczni, byłem kiedyś w La Specji i widziałem, że na przykład, to prosta sprawa, wewnątrz okrętu podwodnego takiego typu 212 jest w stanie pracować jednocześnie 10 osób przy rozbeweszonym okręcie, tak? Więcej tam się nie da wcisnąć, bo oczywiście, mówimy na etapie takim, powiedzmy, końcowym, wyposażenia tego procesu. Mówimy, że kadłub jest scalony, wyposażamy skrzynki, połączenia, tak? Mhm. 10 osób to jest maksymalnie, tak? Jak byłem w tej stoczni, pytałem się, jaka maksymalnie ilość osób była zaangażowana w proces budowy, bo mówisz, w szczytowej formie 100 osób, a tak normalnie na co dzień około 20, bo nie ma przestrzeni, żeby więcej osób robiło, bo to nie jest tak jak już na okręcie gotowym, że ta przestrzeń się pojawia. To są rozrzucone pewne rzeczy, rozłożone pewne urządzenia, max 10 osób, więc to jest manufaktura, oczywiście. Może być manufaktura w sensie, że mamy stanowisk 5 i robimy na 5, ja powiedziałbym, stędach 5 okrętów, tak jak Chińczycy, ale to dalej proces jest manufakturowy, tak? Bo dalej to polega na tym, że każdy sobie musi coś przynieść, przydłubać, przykręcić, tak? Nie ma robotów, automatów, linii technologicznej, to człowiek chodzi, przynosi te, powiedziałbym, podzespoły, a nie one podjeżdżają mu na taśmie, tak? No dokładnie. Nie, to jest to proces żmudny i skomplikowany, więc budowa okrętu podwodnego to jest 3 razy większy poziom skomplikowania jak budowa dużego samolotu pasażerskiego, tak? Jak Rolls-Royce, normalnie jak Rolls-Royce. Tak, ale to tak kosztuje, no. Kilogram Rolls-Royce'a jest tańszy niż kilogram okrętu podwodnego. Tak, to się zgadzam. Ale też ładny. No, Rolls-Royce czy Bentley, nie ma Oskar, znaczenia. A ja mam dla ciebie bardzo prowokacyjne pytanie. Czy w sumie okręty podwodne są potrzebne w polskiej marynarce wojennej? Bo summa summarum, czy to nie jest tak, że zaraz będą stanowiły dla nas większy problem niż pożytek? Czy w sumie w dobie pokoju one też mogą być używane, chociażby w jakichś misjach ratowniczych? Czy raczej widzisz je pod względem problemu i że tu kolejny Kursk nam się trafi i rozbije się gdzieś na dnie i teraz weź ratuj ten okręt? Jak to wygląda z twojej perspektywy? No to chcę, żebym się naraził panu komandorowi teraz w tym momencie, ale absolutnie się z nim zgodzę, że jest to moim zdaniem niezbędne posiadanie okrętów podwodnych ze względu na to, że jest to tak jak pozwolę sobie sparafrazować Tomasza, który kiedyś powiedział się, jest to broń biednego. To znaczy, że nas nie stać w tym momencie, żeby tych okrętów podwodnych nie posiadać. Uważam, że jest doskonała broń, prawdziwa broń stealth tak naprawdę. Bałtyk jest specyficznym morzem, morzem, które akurat okręty podwodne świetnie się znajdą. Wiadomo, że nie chodzi o wielkie oceaniczne, ale takie szyte akurat na naszą miarę. To mogę ze względu punktu widzenia naszego ratowniczego tak powiedzieć, że absolutnie nie martwię się o
kwestię Kurska, ale to jest bardzo szeroki temat. Może tu też Tomasz chciałby dorzucić coś, nie coś na temat, dlaczego te powody są potrzebne. Bo są, bezwzględnie. Weźmy pod uwagę fakt, że no system musi być gotowy do takich jakichś tam problemów z podwodnymi, ale przez lata myśmy mieli, już licząc od czasów powojennych, jeden przypadek tylko, kiedy, no dwa właściwie, raz taki mały okręt wszedł na mieliznę, to była malutka, a raz się na sępie zapaliły, no wybuchł wodór, tak, na starym sępie, więc to były dwa wypadki, tak, więc na podwodnych ta pilnowanie procedur bezpieczeństwa jest bardzo restrykcyjnie przestrzegane, więc tutaj to nie jest tak, że podwodny jest tykającą bombą, tak, jeżeli on jest, w naszym przypadku, jak nowe będą nowoczesne, bo założenia będą nowoczesne i nowe, ale jeżeli on jest sprawny i obsadzony załogą, która jest wyszkolona na odpowiednim poziomie, to wbrew pozorom jest bezpieczniejszy niż na wodny, bo na podwodną jest mniejszy ruch, tak to nazwę. Tak żartują troszeczkę. Nie jest to żaden problem techniczny ani organizacyjny, żeby to eksploatować. A tak jak Oskar mi przypomniał, jest to broń słabszego. Ona wymaga od przeciwnika wielu więcej wysiłków niż z naszej strony. Dla przykładu, w czasie wojny o Falklandy, jeden operujący w rejonie Falklandów okręt podwodny argentyński zaangażował około 20 paru okrętów i około 20 paru grupę, to prawda. I 20 paru śmigłowców z Polski, które nie robiły nic innego, tylko szukały tego okrętu, tak? Więc to pokazuje jakby skalę dysproporcji wysiłku. I żaden planujący operację oficer nie wyśle jednostek, na przykład desantowych, chociaż ten desant to jest trochę taki mit, ale nawet grupy uderzeniowej, która będzie miała operować w rejonie, gdzie będzie działał okręt podwodny. Albo ta grupa będzie musiała być grupą, która ma duże zdolności w odnajdowaniu i niszczeniu okrętów podwodnych, a też nie każdy okręt takie zdolności posiada. Także jest to prawdziwy element, który jest bardzo trudno stealth, tak? Czyli bardzo trudno wykrywalny i bardzo trudny do zniszczenia. A wracając do tematu, czy potrzebne w czasie pokoju? Potrzebne, bo one są jedynymi jednostkami, które są w stanie skrycie prowadzić rozpoznanie, tak? I teraz te nowoczesne okręty podwodne to nie tylko wyrzutnia, torped i tak dalej, nie tylko zwalczanie okrętów podwodnych czy nawodnych, ale to również jest całe spektrum zdolności w dziedzinie rozpoznania elektronicznego, rozpoznania sygnałowego, rozpoznania nawet optycznego, tak? Czyli tam wizyjnego, z całą gamą termowizji, optroniki i tak dalej. W związku z czym te okręty mogą być wykorzystywane do naprawdę dobrych działań rozpoznawczych, do kontrolowania tego, co się dzieje, powiedziałbym, na zapleczu przeciwnika. I również ten cały zakres emisji. Jeżeli wysyłamy gdzieś okręt rozpoznawczy nawodny, no to przeciwnik widzi, że on tam jest i ogranicza używanie swoich własnych środków do minimum. Bo wie, że one będą nagrywane. Jeżeli wrogiem będzie operował okręt podwodny, który raz na jakiś czas wysunie maszt i posłucha, to on jest bardzo trudno do wykrycia, a jednocześnie ma wtedy zdolność do pozyskania danych, które są trudno pozyskiwalne w inny sposób. Więc w czasie pokoju i kryzysu ten okręt podwodny jest bardzo użytecznym narzędziem, który rozszerza nasze zdolności rozpoznawcze w sposób bardzo, bardzo, bardzo wyraźny i cenny. A w czasie wojny to jest już maszynka do wszystkiego, tak? Bo mając torpedy, rakiety i rakiety do strzelania do celów na przykład lądowych, typu, no moje marzenie, typu pociski manewrujące, no jest w stanie robić to, co teraz robią okręty typu Kilo na Morzu Czarnym, czyli rosyjskie, czyli razić cele w głębi Ukrainy bezkarnie właściwie. No właśnie chciałem się spytać o waszą opinię, tutaj takie pytanko bonusowe, zanim przejdziemy do ostatniego punktu naszego programu. Powiedzcie mi proszę, jak wy zapatrujecie się właśnie na jednostki podwodne w świetle konfliktu na Ukrainie, bo tutaj jak ładnie Tomek podsumowałeś, faktycznie w tym momencie wypływają w morze, rażą cele na terenie całej Ukrainy, a jak do tej pory to, to Moskwa stała się okrętem podwodnym, a żadna warszawianka jeszcze nie ucierpiała, tak? Czy tam Koben, więc jak wy to widzicie, nasze siły, to co powinniśmy robić, jak je rozwijać w świetle konfliktu na Ukrainie. No Oskar. Znaczy ja tak tylko skromnie, bo podejrzewam, że Tomasz to będzie mógł z punktu widzenia operacyjnego więcej powiedzieć. Ważną kwestią jest, jak bardzo psychologicznie to działa. Moim zdaniem, ogólnie analizując operacyjnie Morze Czarne jest w tym momencie, gdyby nie pewne umowy międzynarodowe, tak, z Turcją i Federacją Rosyjską, byłoby bardzo trudnym morzem do operowania. Ta marynarka wojenna rosyjska, Federacji Rosyjskiej wiąże bardzo mocno tam siły i
pomimo to, że psychologicznie ta Moskwa zadziałała, także ta marynarka wojenna w ogóle tam sobie nie radzi, nie jest prawdą, absolutnie nie jest prawdą, a sam przykład właśnie operowania i realizacji strzania rakietowego w kierunku Ukrainy właśnie z okrętów podwodnych, to jest ogromny aspekt psychologiczny, ale tu też oddaję Tomaszowi tą rolę. No wiecie, to jest tak, że jeśli pytamy o nasze plany, no to ja powiem bardzo, ale i prawdziwie, i bezpiecznie dla mnie, ale prawdziwie jest chyba ważniejsze, że prawdziwie. Realizacja planu modernizacji technicznej w dziedzinie marynarki, to co jest tam zapisane, naprawdę, to jest to podstawa do tego, żeby mieć zdolności, które pozwolą nam być siłą w skali operacyjnej, a nawet tak jak powiedziałem operacyjno-strategicznej na Bałtyku, ale też w Europie. Bo patrząc w świetle tego, że być może wszyscy byli hura optymistyczni z tą Szwecją i Finlandią, że dołączą do nas, do NATO, a jak widzimy, to nie jest takie szybkie i nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale jeżeli to się zdarzy, to będziemy wtedy dawcą bezpieczeństwa również, bo pamiętajmy o tym, że ta Szwecja z Finlandią nie przychodzą do NATO, żeby nas bronić, tylko żeby ich bronić, tak? I żeby te kolektywne, ta obrona była silniejsza, więc ani Szwecja, ani Finlandia w repozorom marynarek silnych nie mają. I nasze mieczniki, nasze okręty podwodne w połączeniu z tymi lekkimi jednostkami fińskimi i szwedzkimi, gdzie akurat Finowie tam budują takie korwety dość duże i dość właściwie fregaty, tak? I one będą wspaniałym uzupełnieniem mieczników, to możemy stworzyć takie dość duże siły okrętowe, które będą w stanie ten Bałtyk przejąć na własność NATO, tak to nazwijmy. Operacyjnie oczywiście na własność NATO. Ale głównym komponentem tych sił będą polskie okręty. Polskie okręty, bo one będą miały największe zdolności do bycia okrętami dowodzenia i obrony przeciwlotniczej czy powietrznej, a to jest kluczowa zdolność na Bałtyku. Czyli odpowiadając na to pytanie, jak marynarka ma wyglądać? Tak jak w PMT. Oczywiście z małymi poprawkami, bo tam można parę rzeczy jeszcze dopisać, tak? Ale jeżeli ten cały kościec, który tam jest narysowany, zrealizujemy, to naprawdę nasza marynarka będzie siłą na Bałtyku. I wsparta sojusznikami będzie w stanie ten nasz tutaj rejon przejąć i uzyskać panowanie na morzu, tak to nazwijmy. A okręty podwodne, to mi się marzy, żeby one były jak najszybciej, tak? Więc jeżeli bym się czegoś oczekiwał, czy jakby miał nadzieję związaną z czymś, to na to, że ta wojna sprawi, że my przyspieszymy pewne rzeczy, bo widzimy, że jest taka potrzeba, ale też miejmy świadomość pewną, że to nie jest tak, że wróg stoi u bram i za chwilę będzie Polska atakował, tak? Każdy dzień wojny na Ukrainie sprawia, że potencjalny atak na NATO, czy też atak na Polskę jest atakiem na NATO. Jest mniej prawdopodobny. My mamy sporo czasu, żeby te nasze siły logicznie i sensownie zbudować i się przygotować na następny konflikt, który może wystąpić za lat, w mojej ocenie, 10, tak? Załóżmy, czy 15 po zakończeniu wojny na Ukrainie. Ta Ukraina teraz, wykrwawiając się, kupuje czas dla całego NATO, tak? Bo całe NATO się obudziło z, jak to mówił George Patton, z ręką w nocniku, bo wszędzie pocięto koszty, wszędzie pocięto zdolności i nagle mi się okazuje, że Rosjanie, mając dość prymitywne środki, ale mając ich dość dużo, są w stanie może wojny nie wygrać, ale prowadzić ją bardzo długotrwale i bardzo kosztownie dla przeciwnika. I teraz pamiętajmy o tym, że słabą częścią NATO jest chyba opinia publiczna i demokracja, tak? Bo takie straty, jakie... Kontrowersyjne zdanie, ale masz rację. No tak, opinia publiczna, wewnętrzna i demokracja w tym sensie, że opinia publiczna może być tak zszokowana stratami, że może przejść ku jakimś rozwiązaniom typu ustąpmy im, dajmy im szansę wyjść z twarzą z wojny, a demokracja sprawia, że te głosy są słuchane, tak, przez rządy. U Rosjan tego nie ma, tak? Tam każde straty, 100 tysięcy żołnierzy poszło do piachu, tak? Czy też mnóstwo zaginionych, okaleczonych i tak dalej. Tam nie ma demokratycznego mechanizmu, który byłby w stanie zmusić władzę do tego, żeby wojnę zakończyć, tak? Więc zawsze taki dyktator ma, czy też ma przewagę decyzyjną nad demokracją, bo demokracja to jest jak u samej natury, jest to dyskusja, tak? To dyskusja i wykazywanie wspólnego poglądu. I... To znaczy tak, powiem ci, że ogólnie rzecz ujmując, sam widzę gdzieś słabości demokracji. No nie ma nie, co ja nie, nie jest to system. Ja nie jestem wrogiem demokracji, broń Boże, tylko miejmy świadomość tego, że w tej chwili na przykład te właśnie działania floty na rosyjskiej na Morzu Czarnym, one, gdyby nie polityka, gdyby nie to, że mamy to rozwiązanie ONZ, Turcja i ten eksport zboża, tak, to same okręty podwodne byłyby w stanie tą blokadę morską utrzymać, bo blokadą morską nie jest to, że jakiś tam Moskwa postrzela do brzegu ukraińskiego, tak? Blokadą morską jest to, że żaden statek nie wyjdzie do portu ukraińskiego, bo będzie narażony na atak rakietowy, który go zniszczy. No dokładnie. W związku z tym nikt nie chodzi, tak? Póki Ukraina nie będzie miała zdolności, żeby te statki konwojować i obronić,
No to nie, blokada morska istnieje mimo tego, że jest realizowana przez okręt podwodny rosyjski, który operuje gdzieś tam w okolicach Nowosybirska, tak? Czy Noworosyjska? To jest właśnie ta siła. To jest nie, wcale nie trzeba dużych sił tak naprawdę, no, żeby... Nie trzeba dużych sił, no. A opinia jest taka, że żaden przedsiębiorca żeglugowy, tak? Czy to grecki, czy tam jakiś turecki, czy nie wiem, Cypryjczyk, nie wyśle statku swojego do po zboże, no bo nikt mu tego nie ubezpieczy. A szansa na to, że ten statek zostanie zniszczony i będą ofiary w ludziach, jest bardzo, bardzo duża. I póki Ukraina nie będzie miała zdolności takich, jakie my budujemy, czyli nie będzie miała takich swoich liczników, tak to nazwijmy, no to nie będzie w stanie takiego ataku odeprzeć. Ukraina wchodzi, buduje teraz takie fregaty w wsparciu z Turcją, tak? Tak. Turcja tak. Ich wspiera, ale to dalej nie jest fregata na poziomie licznika, to jest bardziej fregata na poziomie tego, czym miał być nasz Ślązak, tak? Czy też projekt Gawron, tak? I to pewnie się gdzieś tam Ukraińcom po tej wojnie też zmieni, że będą musieli jednak przyjąć ten plan rozwoju floty również tak jak my. Oni są w tej samej sytuacji. Grosił na lądzie, ale znaczące i powiedziałbym o dużym potencjale siły morskie są koniecznością. Zwłaszcza, bo że ich linia one właśnie zabezpieczają, zabezpieczają na tą flankę, to nasze, powiedziałbym, miękkie podbrzusze nam zabezpieczają, tak? Dokładnie. No bo sobie właśnie jeden fakt, no, operujący na Bałtyku, na Mazowsze fiński okręt podwodny typu Kilo, strzela rakiety typu Kalib, one lecą sobie gdzieś tam koło Gotlandii, wlatują w dolinę rzeki Odry, tak? I docierają do Katowic. No. Kto ma się przed tym obronić i jak? Czy mamy rozstawiać patrioty i powiedziałbym, kamy, które będą, czyli Wisły i Narwie na całym obszarze kraju, to jest niemożliwe. Jedynym miejscem, gdzie te rakiety można przechwycić i można je zniszczyć, jest morze, bo na morzu je widać lepiej, bo nie ma górek, pagórków, tak, i dolin, gdzie te rakiety mogą się ukryć, nawigując pomiędzy, tak, jakimiś tam przeszkodami terenowymi, więc jedynym narzędziem, które może to zrobić, są fregaty typu Miecznik, które będą w stanie je zestrzelić. Gdyby taki efekt chcieć osiągnąć Wisłami i Patriotami, trzeba by mieć rozstawionych pewnie ze 4 baterie Wisły na brzegu, plus z 5-6 Narwi, tak, plus jeszcze z parę innych tam, powiedziałbym, jednostek, które mają je chronić przed atakami dywersantów, czy też różnych specnazów i tak dalej, i nagle budujemy wielki system drogi, który ma nas zasiedzieć przed 4 kalibrami, czy też 6 kalibrami, czy 40 kalibrami, tak? Bo mamy w kraju wiele takich miejsc, gdzie są punkty krytyczne i które takie rakiety mogą nam wyłączyć, na przykład zrobić blackout, tak jak to próbują zrobić w Rosji, tak? I to jest to, o czym mówię na początku. Najtańszym sposobem obrony kraju od północy jest marynarka i to powinno wszystkim siłom tym lądowym zależeć na tym, że marynarka była silna i sprawna, bo jeżeli my tego nie będziemy bronić, to będą musiały to robić, nie wiem, 3 brygady ogólnowojskowe plus całe mnóstwo dywizjonów obrony powietrznej, których zabraknie na froncie lądowym z potencjalnym przeciwnikiem, czyli gdzieś tam w okolicach Przesmyku Suwalskiego, tudzież w granicy z Białorusią. Dokładnie. Słuchajcie, ja bym chciał, no nie będę ukrywał, przepraszam, natknąłeś mnie tym swoim sformułowaniem o opinii publicznej i demokracji. Tutaj chciałbym wam podać pod wspólną waszą dyskusję taki temat, że jest dokładnie tak, jak mówisz, jakkolwiek by to kontrowersyjnie nie brzmiało, ale czy rozwiązaniem na to nie jest edukacja? No już nie wymagajmy, żeby się każdy kraj NATO edukował, Niemcy, Francuzi, Amerykanie. Skupmy się na naszym poletku. Czy nie uważacie, że taka drobna militaryzacja społeczeństwa, nauka w szkołach, nauka na ulicy, pokazywanie, że tak powiedzmy, sensu posiadania dobrej marynarki, chociażby w takim programie jak nasz dzisiejszy, tak? Ale może zamiast do porannej herbatki w dużych mediach, czy państwowych, czy prywatnych, zamiast tutaj na naszej herbatce ambasadowej, to właśnie tam powinniście być zaproszeni i żebyście tam na opinii, powiedzmy, nie wiem, set tysięcy, milionów ludzi na taki temat rozmawiali. Czy to nie jest dobry kierunek, żeby trochę odmiękczyć nasze społeczeństwo? Ale w jakim sensie rozumiesz militaryzację? Bo to jest też ważna kwestia. Mam na myśli, że w tych postaw proobronnych zachęcenie ludzi do tego, wiesz, pojawia się dużo postaw, które są antywojskowe, tak? Po co nam wojsko, że to jest złe, że to jest zabijanie, to nagle tu się taki syndrom Bambi się troszeczkę w pewnym momencie wytwarza, tak? Ja osobiście nazywam się militarystą, bo lubię wojsko, cenię wojsko, tak? Lubię sobie, nie wiem, czy zrobić zdjęcie okrętu, lubię sobie poczytać o jakimś tam czołgu, tak? I taką też postawę staram się przedstawiać na przykład moim dzieciom, tak? Hej, popatrzymy, zobaczymy, możesz porozmawiać z panem, możesz tutaj zobaczyć, pomacać, fajny okręt, no ciekawe, przydatne, tak? Znaczy, jak najbardziej masz rację, że ta edukacja i wskazywanie potrzeby jest najważniejszą, bo na początku jest myśl, a potem są pieniądze czyny i tak dalej.
Podatnik, który będzie wiedział, że jego pieniądze są wydane sensownie na marynarkę, będzie o to pytał, będzie się, powiedziałbym, interesował, tak? Będzie jakaś presja społeczna. Nie ukrywajmy, że nasze partie polityczne, wszystkie, tak? Nie tylko nasze, na całym świecie, są coraz bardziej zależne od, nie od tego, co chcą zrobić, tylko od tego, co wyborcy wykazują w sondażach, że jest ważne. Jeżeli jakiejś partii wyjdzie w sondażu, że w Dniu Obronności marynarka jest problemem postrzegany przez społeczeństwo jako zaniedbany rodzaj sił zbrojnych albo problemem taki, który trzeba rozwiązać poprzez wzmocnienie tej marynarki, to politycy będą to realizować. Jeżeli na pytaniu w takim sondażu wychodzi, co jest najważniejsze, ciężkie dywizje na wschodzie, tak, to też są pewne, za tym idą czyny. Coraz bardziej jako ta demokracja jesteśmy, powiedziałbym, sterowani nie wolą polityczną bardziej, a bardziej jakby oczekiwaniami społecznymi wykazywanymi przez pracownie sondażowe. W związku z tym edukacja, o której zaczęliśmy, jest najistotniejszą częścią, to uświadamianie roli i potrzeby w ogóle istnienia marynarki. I tutaj dlatego też myślę, i Oskar, i ja gdzieś tam się angażujemy, i jeszcze parę innych osób na takich właśnie wszelkiego rodzaju mediach, które są dostępne, no bo przez lata gdzieś tego nie było ze strony marynarki i to jest, nieobecni racji nie mają, tak? Więc jeżeli się ktoś nie pojawi i nie opowie swoich racji, swoich argumentów, a im prostszym językiem, tym lepszym, tym lepiej, to nie istnieje, tak? Nie ma nas. I skoro nas nie ma, to nikogo nas nie będzie pamiętał. Więc musimy się pojawiać, musimy się dać posłuchać, musimy odpowiadać na pytania, niektóre bardzo, powiedziałbym, proste, niektóre mniej, niektóre bardziej zaawansowane, niektóre, mówiąc potocznie, głupie, tak? Bo w dalszym ciągu w naszym społeczeństwie istnieje takie powiedzenie, to jest nie tylko o marynarce, nie? Powiem trochę powiedzenie, które jest wulgarne, ale wytnę to, co jest wulgarnego. Ale ja znam taką sentencję. Nauj nam wuj, jak mamy pokój. I to jest coś, co jest masakryczną rzeczą. Po co? I to jest nie tylko u nas. Niemcy płacący 0,9 tak, PKB na siły zbrojne i tak dalej, i tak dalej. To tak myślimy, no to się musimy zdziwić kiedyś, jak faktycznie Rosja płacąca 15% PKB budżetu, który jest budżetem wielkości Włoch, będzie problemem dla NATO, tak? Wiesz, Rosja jest karłem w porównaniu z NATO i z naszymi zdolnościami. Ale to powiedzenie, które powiedziałem, sprawia, że ona zarzynając własnych obywateli, jest w stanie być zagrożeniem, być równoważnym, jakby powiedziałbym, konkurentem dla NATO. Przynajmniej takie wrażenie stwarzać, tak? Które byłoby nie do ogarnięcia w momencie, gdybyśmy faktycznie wszyscy płacili po te 2-3% na PKB swojego na siły zbrojne i wydawali je faktycznie na siły zbrojne, a nie na wszelkiego rodzaju inne około, powiedziałbym, militarne sprawy. No ale wracamy do tego pytania. Edukacja, propaganda, taka pozytywna propaganda, tak? Marynarki. No ale z drugiej strony, jeżeli jakaś aktorka pokaże kawałek nagiego ciała, tak? Albo przyparaduje ze sznurkiem między poszatkami, to jest to temat dnia w wielu mediach, a to, że marynarce jest tak czy inaczej, tak takim tematem nie jest. Ja się tego nie dziwię, bo zawsze, powiedziałbym, ta wiedza bardziej taka, powiedziałbym, specjalistyczna jest trudniej absorbowana przez społeczeństwo. Niemniej jednak tęsknię za możliwością taką, żeby na przykład się pojawił gdzieś w mediach głównego nurtu jakiś marynarz i powiedział, ale marynarz, tak? Nie ktoś, kto chodził w marynarskim mundurze, tak? I powiedział, po co jest ta marynarka, tak? I to w najprostszych słowach. Może kiedyś dożyję takiego wydarzenia. To, że jest ważne, to wiemy. Też jest ważną kwestią, bo tutaj tu oczywiście zgadzam się całkowicie z Tomaszem. Czasy się zmieniły, a od 24 lutego zeszłego roku pewna sytuacja się też zmieniła i dla nas. Jesteśmy, czy my tego chcemy, czy nie, państwem przyfrontowym. I Morze Bałtyckie stało się też również morzem przyfrontowym, ponieważ no, jest jedno państwo, które powoduje w tym momencie ból głowy nie tylko nas, ale i całego NATO, a siłą NATO mam okazję pracować już nie pierwszy, nie drugi rok w tej wspólnocie, tej strukturze. Siłą NATO jest umiejętność znalezienia wspólnego celu. Ten wspólny cel musi być dochodzony dyplomacją, a za dyplomacją potem idą czyny. I ta dyplomacja jest naszą podstawą. My nie tylko musimy wpływać edukacyjnie na nasze społeczeństwo, ale też informować społeczeństwa naszych sojuszników, że to, co dzieje się teraz, jest ważne i że my też potrzebujemy tego wsparcia, ale też tego wsparcia poprzez to, że mamy własną siłę. To też jest ważna, istotna informacja. No dobra. To skoro tak płynnie złapałeś temat NATO, no to ponowny Oskarze teraz dla ciebie misja specjalna, czyli miejsce okrętów polskiej marynarki wojennej w krajach sojuszniczych, tak? Czyli tutaj mówimy raczej głównie o NATO, zatem co my tam mamy robić? Co my tam robimy? Co my tam powinniśmy robić? Czy co będziemy robić w przyszłości? Czy w ogóle marynarka nasza jest potrzebna w NATO? Czy to już bez przesady mamy siły lądowe i to starczy? Och, to jest niepopularne zdanie, ale rzeczywiście to się pojawia w przestrzeni publicznej, że skoro Polska jest krajem
tak naprawdę stricte lądowym, więc te siły lądowe i to nasze wsparcie lądowe. Marynarka wojenna zajmie się państwa morskie, tak? Ale Polska jest państwem morskim. Nie chcę tu nic mówić, ale jako pierwsze struktury wojskowe w NATO była właśnie marynarka wojenna i nasze uczestnictwo już nie tylko w współpracy w Partnership for Peace, ale też i później już jako struktury natowskie. Jesteśmy właśnie ORP Kościuszko przy okazji w tej chwili wędruje sobie w kierunku stałego zespołu, będzie uczestnikiem stałego zespołu. Jest to ważny element, może Kościuszko nie funkcjonuje teraz jako ogromna siła, tak, uderzeniowa, natomiast najważniejszą kwestią, i to jest, zawsze będę powtarzał, sam jestem szkoleniowcem, wykładowcą, więc to szkolenie i umiejętność współpracy z naszymi sojusznikami, to jest piekielnie istotne i w tym momencie to szkolenie naszego okrętu w tym stałym zespole później będzie procentować, ponieważ mieczniki będą również taką naszą redutą, taką strukturą, która będzie reprezentować nas i będzie to manifestowanie bandery, również i siły. A to szkolenie współpracy z sojusznikami jest bardzo, bardzo istotne. Jesteśmy też uczestnikiem stałych zespołów przeciwminowych, tak, i od lat jesteśmy bardzo dobrze oceniani. Miałem okazję współpracować, będąc jeszcze w strukturach natowskich, w HQ Marcom, czyli w takim sojuszniczym dowództwie marynarki wojennej natowskiej, gdzie polskie MCM to było fantastycznie oceniane, fantastyczna współpraca, fantastyczna ciężka praca, bo to jest kawał dobrej roboty, szukania i że tak powiem, niszczenia tego, co pozostało po wojnach światowych na morzach. To robimy dobrą robotę i szkolimy się, to jest ważna rzecz. Tutaj daję głos. Ja tak a propos tego morskości bądź nie morskości, taki powiedziałbym anegdota, ale taki przykład. Jak wszyscy wiecie, Luksemburg państwem morskim nie jest. Ale Luksemburg, wiedząc o tym, że morze jest ważne dla całości Europy, NATO, Unii Europejskiej, pokusił się kiedyś o zakup morskiego samolotu patrolowego, który operuje z Malty i bierze udział w operacjach Unii Europejskiej, tudzież natowskich w dziedzinie powstrzymywania migracji, tak? Kontroli migracji, tak? I to pokazuje, że wcale nie trzeba być, mieć morza, żeby być państwem zależnym od morza. I mi się marzy, że my na przykład będziemy, nasze kormorany będą kiedyś rozminowywały wody ukraińskie, tak, żeby pokazać, że możemy, że jesteśmy jakby poważnym partnerem i że mamy siły i zdolności i że jesteśmy z tym dziedziny specjalistami. Tak, w kwestii tej ciekawostki, którą przedstawił Tomek odnośnie małego kraju bez kontaktu z morzem, a jednak... No, mam kilka innych ciekawostek, mogę dorzucić na przykład, jeśli już mogę tak wejść na chwilę w słowo. Śmiało. I mamy ten moment państw, które nie mają dostępu do morza, ale są państwami morskimi. No taki przykład, daleko wcale nie muszę szukać. Powiedzmy, jeden dom ode mnie dalej, kolega, z którym współpracuję, major Karol, jest majorem sił zbrojnych Czech, Republiki Czeskiej. A dlaczego Czech i dlaczego jest ze mną wspólnie w natowskim Centrum Eksperckim Operacji Blokadowych, morskich operacji blokadowych? Otóż Czesi są specjalistami w dziedzinie broni masowego rażenia. Są specjalistami, mają fantastyczne ośrodek natowski w Wyszkowie, zajmujące się właśnie zwalczaniem i przestrzeganiem proliferacji broni masowego rażenia, w tym właśnie broni jądrowej, mają fantastycznych specjalistów, a marynarka wojenna jest to temat niszowy, kwestia tak broni masowego rażenia na morzu. No i dlatego wspieramy się specjalistą z Czech, który jest co prawda wojsk lądowych, natomiast jest również specjalistą leciutko sięgającym właśnie z tematu właśnie broni masowego rażenia na morzu. O, no to powiem ci szczerze, całkiem dobra ciekawostka, bo ja tu się chciałem spytać, czy masz może jeszcze jakiegoś sąsiada Litwina. Litwina w tej chwili nie mam, natomiast nie będzie tajemnicą, jak powiem, że nie dalej jak 2 tygodnie temu, czyli jeszcze kilka dni przed świętami, miałem możliwość szkolenia grupy Litwinów, mianowicie była to grupa zadaniowa, tak zwana grupa boardingowa, czyli abordażowa. Litwini będą teraz zaangażowani na jeden z okrętów niemieckich w operacji, co prawda Unii Europejskiej, w operacji na Morzu Śródziemnym, operacji Irini, będą patrolować i również wizytować, tak, zgodnie z mandatem tej operacji Irini. I Litwinów akurat miałem okazję poznać, to była grupa 20-osobowa i oni się szkolą właśnie do realizacji tego zadania właśnie na morzu. No właśnie, więc to jak widać nawet małe państwa, tak, angażują się w te systemy wspólne, sojusznicze, morskie.
To co, może tutaj rozwiniesz mi jeszcze naszą polską rolę w tych właśnie sojuszniczych systemach, chociażby właśnie głównie w tym natowskim, no w końcu i jesteś częścią tego systemu. Jest nas, że tak powiem, marynarzy w NATO troszkę, mówię o marynarce w innej, naszej marynarce innej polskiej. Jesteśmy, pracujemy i służymy na przykład w głównym dowództwie tak sojuszniczym w Markom, to jest, znajduje się pod Londynem w Norfolk, jest to taki Maritime Operational Command, kto zajmuje się właśnie dowodzeniem tymi całymi grupami, tak, z tymi zespołami. Jest takim punktem, właśnie takim punktem docelowym do realizacji polityki morskiej NATO, operacyjnym, podkreślam, nie tym politycznym, ale tym operacyjnym. Mamy u naszych, że tak powiem, specjalistów w wielu miejscach, od bazy lotniczej w Ramstein, mamy też specjalistów w Portugalii, tak, w centrum szkolenia, w centrum takim treningowym, w Stavanger na przykład nasz kolega tutaj, komandor Wiesław, też jest między innymi w Norwegii, więc jest nas tych i marynarzy, nie tylko w NATO, w różnych miejscach sporo. No jestem w dość takim egzotycznym miejscu, tak? Egzotycznym, można powiedzieć, że to taki najbardziej wysunięty na południe punkt Europy w kwestii NATO, ale też jest punkt bardzo strategiczny, ponieważ Kreta, czyli miejsce, w którym się teraz znajduje moja baza i moja jednostka, jest takim punktem docelowym na całego Morza Śródziemnego, że tak powiem, odległości do najważniejszych punktów natowskich baz i morskich i lotniczych jest mniej więcej dobrym połączeniem, a przy okazji też i to jest taka droga, tak, pomiędzy tym światem z Azji, tak, i poprzez korytarze, tak, Morza Sueskiego na Morze Śródziemne i z Morza Śródziemnego również z Gibraltaru w kierunku Morza Śródziemnego, to Kreta jest takim punktem, no można powiedzieć, istotny z punktu widzenia nie tyle rozpoznania, ale też i systemów obronnych i systemów logistycznych, tak, bo tu się zaopatrują okręty, gdy wchodzą, wychodzą różne operacje na Morzu Śródziemnym. Dobra, tu już mniej więcej mamy ten zarys tego wszystkiego, a powiedz mi, jak się żyje w miejscu, gdzie dwóch sojuszników NATO niekoniecznie za sobą przepada. Strasznie mnie to intryguje. Tak, mówimy tutaj o Grecji i Turcji, które rzeczywiście te kraje mają dość specyficzne stosunki między sobą. Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że w jednostce, w której pracuję, czyli w Centrum Eksperckim Operacji Blokadowych, mamy specjalistów z Turcji, a jednostka jest przecież na terytorium bazy greckiej monarchii wojennej. Mamy zastępca dowódcy mojej jednostki jest Turkiem, komandorem tureckim, i mój kolega, jeden z wykładowców, również jest oficerem marynarki wojennej tureckiej. Zresztą służył na okręcie, które i u nas są, tak, Oliver Hazard Perry na fregacie, bo ponieważ Turcja również posiada takie okręty, nadal że tak powiem, w służbie, i jeden z nich też jest okrętem w stałym zespole teraz na Morzu Śródziemnym. I ta współpraca jest jak najbardziej płynna. Tutaj kwestii politycznej nie będę ruszał. Na pewno współpraca na linii NATO między Grecją a Turcją jest bardzo dobra i tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. Kwestii polityki nie będę dotykał. Ja rozumiem. Czyli możemy wyjść śmiało z tego założenia, że tam politycy raczej u góry się kłócą między sobą, jednak jeśli chodzi o stricte wojskowych, to jest pełne zrozumienie i współpraca. Czy tutaj to należy to podkreślić i to mi się bardzo podoba w NATO, że ta praca, pomimo pewnych politycznych zawirowań różnych, realizowana jest zawsze płynnie i te umowy, które są realizowane na pewno. Dlatego też mniej martwię się o to, co mogłoby się stać, gdyby na przykład była potrzeba, by naszą granicę musiało być wsparte. Zresztą mamy też przykład tego, że nasi sojusznicy nas nie zostawili. Jak najbardziej nie jestem sceptyczny w tej dziedzinie. Widzę, co się dzieje, widzę, w jaki sposób to jest realizowane na własnym przykładzie, tak jak to wygląda tutaj, gdy jest jakaś potrzeba, gdy jest jakaś stacja do analizowania, tutaj nie ma przystojów żadnych, jest to na bieżąco realizowane. Chociaż jestem małą jednostką, tutaj małą strukturą, natomiast też co się dzieje w NATO, jest też dobrze obserwowalne. Mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie finalizujące de facto tutaj naszą herbatkę, bo jak zamknę oczy i pomyślę NATO i jednocześnie mam pomyśleć okręty, to pierwsze co, to przychodzą mi tutaj nasze niszczyciele min i trałowce. Czy to faktycznie jest tak, że to jest nasza główna misja polskiej marynarki wojennej w strukturach NATO?
czy po prostu to jest gdzieś taki odłam, który może po prostu tylko mi zapadł bardzo w pamięć? Znaczy, to jest słuszne myślenie. Mam być z tobą szczery, to ja również w ten sposób to widzę. Może dlatego, że od kiedy zacząłem służyć w strukturach natowskich, a dużo było ładnych parę lat temu, miałem tą okazję trafić jako oficer operacyjny pewnej struktury, NATO Shipping Center, do współpracy właśnie z RP Czernicki, tak? I wtedy dowódcą zespołu, tego stałego zespołu przeciwminowego natowskiego, był komandor porucznik Piotr Sikora. I też moje oczy, pierwsze co widzę, to właśnie siły MCM. I też dobrze pamiętam, w jaki sposób ich praca była bardzo wysoko oceniana. To nie pierwszy, oczywiście dowódca, później komandor Urbański również trafił tam jako stały zespół. No i to, że mamy dzisiaj najnowocześniejsze niszczyciele min, bo to taka jest prawda. Niszczyciele min Kormoran to są najnowocześniejsze niszczyciele min chyba na świecie. Nie chciałbym tutaj, bo takim specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że to jest najnowocześniejszy jednostek na świecie w tej chwili. To tylko powoduje, że nasze doświadczenia i ze struktury współpracy natowskiej i z naszych, tutaj, że powiem, własnego podwórka powoduje, że jesteśmy w tej dziedzinie rzeczywiście fachowcami i specjalistami. I te siły są stale na bieżąco wzmacniane i na bieżąco są, że tak powiem, szkolenie trwa i to jest niesamowita sprawa. A to tak jeszcze może z ciekawości, czy my tam może dowodzimy jakąś grupą niszczycieli min, trałowców, czy po prostu jesteśmy elementem jakiejś tam struktury? Jedno i drugie. To też jest ważna rzecz. Często jesteśmy uczestnikami tych stałych zespołów. Niech zabierzmy to za sobą, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie, ponieważ no, moje zapatrywanie jest troszkę bardziej w Morze Śródziemne, więc nie pamiętam dokładnie szczegółów, jak teraz stały zespół na Bałtyku wygląda, ale i dowodzimy, jesteśmy szefami zespołów, jesteśmy dowódcami zespołów, jesteśmy też w sztabach zespołów. Wydaje mi się, że jeden z naszych oficerów, komandor porucznik, chyba jest w tej chwili, jeśli nie teraz, albo na bieżąco, albo był jakiś czas temu najbliższym szefem sztabu z tego zespołu, tego minowego na Bałtyku. Tak mi się wydaje. Ale jesteśmy w każdym z tych punktów. No rozumiem. Czyli mówiąc krótko, oprócz tego, że stanowimy ważną część NATO, tak, to wyspecjalizowaliśmy się w jednostkach do wykrywania i niszczenia min. I nie tylko i wyłącznie jesteśmy tym trybikiem, ale też udaje się nam rządzić, czy raczej dowodzić, będzie tutaj trafniejszym określeniem. No to naprawdę ciekawa sprawa i szczerze mówiąc chyba tylko i wyłącznie się cieszyć. Czy ty przypuszczałeś, że tak powiedzmy, idąc do marynarki, tak, kiedy jeszcze powiedzmy byłeś kadetem, to czy nasza rola na to będzie tak istotne? Wyobrażałeś sobie? Do służby trafiłem w 2000 roku, to jestem milenialsem służbowym. Od 3 lat byliśmy już członkiem NATO. Jestem też z rodziny wojskowej, wiesz, też ciężko byłoby, też z rodziny marynarskiej, wiesz, też ciężko byłoby mi nie być, nie oddychać tym środowiskiem. A czy spodziewałem się, że będziemy aż tak bardzo zaangażowani? Tak, uważam, że jako duże państwo, ważne państwo, tak, w centralnej Europie, ważne państwo morskie z ogromną historią morską. Może nie ma samej historii marynarki wojennej, ale historią handlu morskiego, tak, na Bałtyku. Też Bałtyk to jest morze, które przez 2000 lat to jest handel i współpraca, piękna historia, piękne tradycje. Mimo wszystko będziemy ważną częścią NATO i jesteśmy ważną częścią NATO i to się na pewno nie zmieni. Tak czułem i tak czuję cały czas. Ja jestem trochę idealistą, ale tak się czuję dobrze z tym. Słuchajcie, ja w takim razie chciałbym, żeby te słowa były tutaj już podsumowaniem naszej herbatki w ambasadzie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli komandorzy Tomasz Witkiewicz oraz Oskar Draus. Dziękuję ślicznie. Miło było z wami porozmawiać. Dziękuję bardzo za okazję do spotkania. Jasne, dzięki śliczne. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia.